Omena Mensa i jej mąż przekazali wspaniałe wieści. Informacja aż zwala z nóg. W ostatnim czasie Omena Mensa i Rafał Brzoska borykali się z pewnymi problemami związanymi ze zdrowiem miliardera, o czym poinformowała prezenterka za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak się jednak okazało, Rafał Brzoska trafił do szpitala z powodu wcześniej zaplanowanego zabiegu. Na szczęście, wszystko skończyło się dobrze, a para pochwaliła się pewną radosną nowiną. Omena Mensa i Rafał Brzoska chętnie angażują się w akcje charytatywne. Na szczęście, Rafał Brzoska wyszedł już ze szpitala i wraca do normy, a para pochwalili się radosną nowiną. Małżonkowie są wśród gwiazd, które zdecydowały się wesprzeć Fundację Jurka Owsiaka i dołączyć do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Para przeznaczyła na ten cel wyjątkową aukcję. Omena Mensa i Rafał Brzoska są znani ze swojego zaangażowania w akcje charytatywne. Znana osobowość telewizyjna i bizneswoman założyła m.in. fundację Omena Foundation, która działa na rzecz wsparcia szeroko rozumianej edukacji, m.in. w Afryce. Omena Mensa i Rafał Brzoska wystawili wyjątkową licytację na cele WOŚP. Podczas tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy chętni mogli licytować wyjazd ofiarowany przez Omenę Mensa i Rafała Brzoskę. W tym roku małżeństwo zaoferowało wspólny weekend golfowy w hiszpańskiej Marbelli. Na zwycięzcę aukcji czeka nie tylko weekendowy wyjazd, ale również pyszne kolacje połączone z degustacją win, rozmowy o życiu i sztuce, jak również konsultacja biznesowa z Rafałem Brzoską. To wyjazd zarówno dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z tym fantastycznym sportem, jak i zapalonych graczy. Odwiedzimy trzy mistrzowskie, najpiękniejsze pola golfowe w południowej Hiszpanii, gdzie pod okiem światowej klasy trenera będziemy ćwiczyć precyzję uderzeń i doskonalić ich technikę, zachęcali na stronie aukcji. Omena Mensa i Rafał Brzoska przekazali radosną nowinę. Omena Mensa i Rafał Brzoska przekazali radosne wieści. Jak się okazało, wystawiona przez nich aukcja na cele WOŚP okazała się prawdziwym hitem. W dniu 32 finału najwyższą ofertą ich aukcji było około 230 tysięcy złotych, ale na tym się nie skończyło. Ostatecznie licytacja, która dobiegła końca 7 lutego, osiągnęła kwotę 381 300 złotych. Szczęśliwy zwycięzca nie będzie musiał do wyjazdu dołożyć już ani złotówki, ponieważ wycieczka w całości została opłacona przez Omenę Mensa i Rafała Brzoskę. Mamy to, kolejny rok i kolejny rekord naszej aukcji na WOŚP. Kwota zwala z nóg. Kropka. Obiecujemy, że darczyńca nie będzie żałował czasu z nami i wspólnie z Omenką zrobimy wszystko, by czuł się tak komfortowo, jak to możliwe, pochwaliło się małżeństwo w mediach społecznościowych.